Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Watch Dogsów 2. Dalej kontynuujemy naszą misję związaną z tym całym robocikiem, czy może to jest cały system domowy, Haum się to nazywa. W każdym razie nie trafiłem do końca, znalazłem sobie jakieś autko i podjechałem już w okolice, żeby cały początek odcinka nie składał się tylko i wyłącznie z jeżdżenia. No i podziałamy sobie tutaj teraz, zobaczymy na czym będzie polegała ta nasza dalsza akcja, chociaż jak na razie to chyba po prostu wjebiemy się tutaj, podłączymy i tyle. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało w takim razie. Co my tutaj będziemy działać, bo ja w sumie nawet do końca nie wiem. Przetestuj premierowe exploits. Pogadajmy z naszymi ziomeczkami. The zero day worked. I'm in. Awesome work, Marcus. Take a look around inside the house. Home stores all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to send the alarm. Got it. Samouczek, systemy bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa dzielą się na dwa rodzaje. Czujniki ruchu i systemy i lasery systemu bezpieczeństwa. R3, aby poznać zasięg czujnika. L1 plus ten, aby wyłączyć system, nie dać się wykryć. No dobra, ale skoro się tutaj wjebałem, no to chyba po prostu dam radę sobie wejść najzwyczajniej w świecie, nie? A nie, ten jebaka tutaj, dobra, czyli ja widzę to wszystko, co się tutaj dzieje, ale nie tak, że mogę sobie to po prostu wyłączyć. Ten robocik tutaj wygląda na mocnego skurwiela. Zobaczmy, co ja dam radę tutaj zdziałać w ogóle. Czy ja to mogę wyłączyć? Uruchamia alarm, gdy wykryje... O, ale ten robocik tutaj... Czy ja mogę go jakoś dojebać? O kurwa, nie! To nie tak miało być! Czy on kurwa wezwie policję czy coś? Nie ma mnie! Myślałem, że jakoś go kurwa oszołomię czy coś, a to chuj! Nic mu nie mogę zrobić. Blinki, zhakuj, aby uzyskać dostęp. No, no nie mogę go niestety zhakować. A alarm kurwa wyje. Czy ten alarm się skończy zaraz? No, no myślałem, że go zdejmę. No dobra, może było to troszeczkę naiwne, ale byłem przekonany, że uda mi się go zdjąć. Ale on po prostu odpalił kurwa alarm i yo. I gotowe. Zobaczmy, co ta kamera mi tutaj powie. Tutaj mam jakieś samochodziki. Może zostanę na chwilę w tym trybie. Może sobie też... O, panie, tutaj w ogóle skoczkę będę mógł gdzieś przejechać. Czy ja wejdę do jakiejś innej kamery, stąd nie wejdę? Jesus. Dobra, alarm chyba cały czas trwa, kurwa, wyje jak szalony. Wyjmijmy drona. Wyjmijmy drona i polatajmy troszeczkę dronem, zobaczę, co dam radę. A nie, dobra, alarm się skończył. To jest bardzo... To jest bardzo zyskowne dla nas. Aha, czyli najzwyczajniej w świecie ten system bezpieczeństwa po prostu polega na tym, że sobie jeżdżą robociki, które będą napierdalać ewentualnych przeciwników i tak dalej. Tylko czy ja mam jakiś sposób na jakby dezaktywowanie tego robocika, taki w miarę bezpieczny sposób? Nie jestem pewien. Zhakuj, aby uzyskać dostęp. No właśnie, zhakowanie go nie jest aż takim prostym zadaniem, jak ja bym chciał, żeby było. Na pewno jest jeden moment, kiedy dałbym radę wyjść tam do środka, tylko że to wymaga, żeby ten robocik przejechał przez te lasery. Nie mam żadnego innego sposobu, chyba niestety, na wejście tam. Skoczkiem tam przejadę? Nie, no skoczek jest chyba akurat na tyle wysoki, niewysoki, żeby to mi się nie udało. Dobra, spróbujmy sobie wejść tutaj w takim razie. U mnie chyba tutaj nie zauważy, bo on teraz odwija. Dobra, roboty chyba przeszukują okolice czy coś, nie jestem nawet pewien, udało mi się jakiś dostęp zyskać. Ten alarm kurwa wyje, ale nie wiem, to w ogóle taka... O Jezus Maria, kolejny robot mnie kurwa prawie widzi. Ja pierdolę. Aha, przyszła kurwa ochrona, zajebiście. Czyli absolutnie mi się to kurwa w ogóle nie udało, Jezus Maria. O, tego robota da się rozjebać. No dobra, kurwa, totalnie sfejlowałem. Ja pierdolę, z każdej kurwa strony. Dobra, wiecie co? Niech mnie zajebią. Niech mnie kurwa zajebią. Chodźcie, zabijcie mnie kurwa. Nie jestem godzien, aby żyć. Zajebcie mnie. Chcesz, by mnie zajebali? Tak, to jest moja świadoma decyzja. Zabijcie mnie. Zabij mnie. Chcę checkpointa.
Chcę checkpointa i chcę to zrobić kurwa porządnie, bo to jak mi to teraz poszło, to po prostu wołał o pomstę do nieba, absolutnie nie. Nie jestem pewien jak tu podejść w ogóle, no. Chuja zrobię dronem, musiałbym podjechać tym, musiałbym podjechać skoczkiem, żeby tam podziałać i na przykład wpiąć się do tego obwodu. Dobra, i zaczynamy jeszcze raz. To może teraz inteligentnie, obejdę najpierw dom. Zero day worked. I'm in. Awesome work, Marcus. Take a look around inside the house. Homestar's all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to send the alarm. Got it. Proszę bardzo, przetestuj premierowy exploit technologii. Dobrze, i teraz byłem kurwa inteligentniejszy i wjechałem sobie od drugiej strony i to może mi się przydać mocno. I proszę bardzo, i kurwa wjeżdżam i jestem. I tutaj się mogę do czegoś podpiąć, tylko czy ja nie muszę być tutaj obok? To nie jest to takie hakowanie, gdzie Markus musi być w pobliżu, czy mi się tylko wydaje? Pobierz nagranie z serwera. Co teraz? Teraz chyba zyskałem sobie dostęp po prostu. Zyskałem dostęp. Czy może muszę się w jeszcze jedno nowe miejsce wpiąć? Nie jestem pewien. Wróćmy do środka skoczkiem. Te roboty no chyba jakiegoś wielkiego kuku nie zrobią. Przepamiętaj, że zaraz obok tego domku mam tutaj... Kurwa, ten robot tutaj, kurwa, patroluje. A w ogóle jak tutaj nacisnę R2? Nie, ja nie mam jeszcze w tym robocie zamontowanego w ogóle systemu rozpraszania jakby przeciwników. Okej. Kamera w telewizorze oczywiście, no bo kurwa teraz kamery są wszędzie popakowane. Co to jest? O, wow! O, skombinowałem sobie klucz dostępu, jak miło. Co ja mogę tutaj aktywować w ogóle? Co to jest? A, to mój kurwa skoczek, Jesus. Okej, aktywowałem, zdobyłem jakiś klucz dostępu, co pozwoli mi teraz hakować chyba to i owo, nie? Ale nadal nie pozwoli mi wyłączyć tych pieprzonych kurwa tych robotów też nie mogę zhakować w tej chwili. Zyskałem klucz dostępu, tylko co ten klucz dostępu pozwala mi robić? Nie jestem niestety do końca pewien. Tutaj kolejna kamera w jakimś chyba domofonie. Dobra, skoczku. Jedź. Ja dam radę wjechać sobie tutaj na górę i wskoczyć na przykład po schodach, zanim się ten skurwol zorientuje. Chyba tak, na razie. Tutaj mamy kolejnego robota gdzieś, chyba. Tak, tutaj jeździ, okej. Spróbujmy się jakoś przed nim uchować. Mam nadzieję, że dam radę. Mam nadzieję, że dam radę. Dobra, mam go oznaczonego już, to będzie prościej. Czy ja tam mam jakieś kolejne schody, którymi gdzieś wjadę wyżej? Nie, mam przez te drzwi, kurwa, przejadę? Oczywiście, że przejadę, kurwa. Oj, tutaj się wpinamy do głównego, kurwa, serwera, dziękuję bardzo. Pozyskiwanie danych, dobra, nawet się nie zorientują, co się dzieje, proszę, i wszystko leci do mnie, zajebiście. I teraz się, kurwa, udało to jakoś profesjonalniej zrobić i to w taki satysfakcjonujący sposób. Tutaj chyba dam radę sobie nawet wyjść do góry, żeby mnie nic nie zauważyło. I co? I opuść, kurwa, okolice i dziękuję bardzo. Wszystko załatwione skoczkiem, dokładnie tak jak chciałem to zrobić. O, wow. Dobra, czyli już nie chciałem się wjebywać samemu osobiście i teraz przynajmniej jakoś to wyszło. Tutaj w ogóle opuśćmy tą okolicę, bo jestem bardzo niedaleko tej granicy opuszczenia i misja wykonana, zajebiście, o to chodziło. A tutaj mamy jakiegoś frajera, którego zhakujemy, żeby nowa misja się nam pojawiła. Tylko poczekam, aż się skontaktujemy z naszymi ziomeczkami, bo pewnie jakoś omówimy to, co się teraz stało, nie? A poza tym, że oczywiście mamy followersów. Mamy już 402 tysiące prawie followersów. Znaczy, to jest następny próg. Hey guys, the server was a bust. What do you mean? You had access. It's just a relay point. The data's being stored off-site. No. That's not how this hardware works. If they'd installed something different, I... Josh? You still there? Looks like he's speed reading a series of intercompany memos. We'll get back to you on the how. You trace up the why. On it. Okej, dobrze. Zhakujmy jeszcze tego frajera. Liz Rose często kupuje kosmetyki, zarządca sklepu. Przechwyć wiadomość. Mówisz o Cindy non-stop? Tak, laska jest rąbnięta, streamuje 24 godziny na dobę, sama się prosi o podglądanie. Poza tym ludzie to oblechy, taka jest prawda, kamera widzi wszystko. Podobno nie wszystko, LOL! Okej, to co teraz dogadamy z naszymi ziomeczkami, że o co chodzi? Sitar, I've heard you talk about your niece's live stream before. Dance Boo 01, right? Her name's Cindy. And I can't stand that friggin' stream. She broadcasts from her room nearly 24/7.
I keep telling her her shit's not secure. People are talking about her on the street. She's becoming a celebrity. Any priests or sweaty van owners? If somebody hacked her cam and found out where she lives, I can't even. We should teach her a lesson. What do you have in mind? Interrupt her feed. Prove her system is not secure. You don't mind me embarrassing her on live web TV in the process? No. Then I can go all, I told you so, to her stupid ass. I'll see what I can do. No lie, no life. O, tobie się podoba, całkiem interesująca misja. A że niekoniecznie musimy robić tutaj misję w totalnej kolejności, to ja bardzo chętnie sobie tą misję zrobię. Gdzie jest ten no life cały? Tutaj mamy no life. Zhakuj stream Cindy nonstop. Siostrzenica Sitari streamuje 24 godziny na dobę jako Cindy nonstop. Myśli, że jej sprzęt jest w 100% bezpieczny, co czyni ją łatwym celem sieciowych drapieżników. Jeżeli nie wkroczymy, zrobi to ktoś inny. 27 tysięcy followersów za to dostaniemy. To jest jakaś taka zdupiana misja, którą znalazłem kurwa na kamieniach w lesie. W małym lasku. Polance z małymi drzewkami. Ale nie zmienia to faktu, że znalazłem i to jest jeszcze zaraz obok, tak więc bardzo chętnie. Znaczy, misja pewnie będzie miała więcej fragmentów niż tylko podjechanie do domu i pierdolnięcie haka jednego. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, wysiadamy i zobaczymy. Tutaj pewnie znowu dobierzemy się po prostu do skrzyneczki, która jest obok domu. Standardowo, podpięte wszystko kurwa do CityOS, masakra. Każdy jeden pieprzony dom. No i co? I przejmiemy kontrolę nad tej kamerką chyba, nie? Że jak jakieś pojebane rzeczy tam w środku zobaczymy. Nagą siostrzenicę Sitary. Maybe. Ponad $70 kary do zapłacenia w bibliotece. A mix of pervs and airheaded teens, I'm sure. They could all use a lesson in internet safety. Don't worry, we'll give your niece a little scare. Okej. Co mogę jej zrobić w ogóle? Zastanówmy się. Gdzieś tutaj dookoła cokolwiek się znajduje? Na razie nie. Hey guys, it's Cindy, aka DanceBoo01, and this one goes out to JohnBoy415. Oh! Jimmy! Stay out of my room, Jimmy! We gotta go into your stupid room! Whatever, this is your crap music! Ja chyba nic nie muszę robić. Real music sounds like loser. O nie, tam coś mogę zrobić. Zmień muzykę. Mom! Jimmy fucked up my music! Światło zgasło, bitch! Fuck my life, Jimmy! Why is this happening to me? Fuck my life, Jimmy! 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 Wypieprzyła się lampa. Odpuścisz kurwa to streamowanie? Czy ona robiła jakiś prywatny show dla tego całego John Boya, czy jak on się tam nazywał? Tak to wyglądało zdecydowanie. No dobra, chyba zrozumiała. Może. Thanks, man. Cindy and I are gonna have a long talk later today. In the meantime, I'll put together a package to help kids be more secure online. They'll use it if it's from DedSec. DedSec's cool, right? I hope so. Coś jeszcze mam tutaj zrobić, czy może misja wykonana? Nie, wykonana! I od chuja followersów dostajemy praktycznie za jedną króciutką, bardzo fajną i szybką i przyjemną misję. Jeszcze nawet trochę ponad. Ciekawe jestem, na jakiej liczbie się zatrzymamy tych followersów, jak będziemy kończyli. Można przeprowadzić badania. No właśnie, mamy aż 9 punktów i na coś by to było fajnie wydać. Tutaj jest to, co mi pozwoli jakby zdalnie ruszać pojazdem, ale co do tej pory mi się najbardziej przydaje. Zakłócenia miejskie, majsterkowanie, inżynieria społeczna. Tutaj miałem to rozpraszanie, tak? Tak. Ulepszony profiler. No, oznaczanie ludzi o zasobniejszych kontach, no fajne, ale czy aż tak jest sens wydawać tyle punktów na po prostu... Patrzenie na to, co ludzie mają w kieszeni, czy ja wiem. Może coś ze strzelectwa, bo ostatnio coraz więcej się okazuje, że muszę strzelać. Quadcopter w ulepszony skaner. To może być przydatne, bo często używam tego, quadcoptera. Naubliżaj postaciom niezależnym, by sprowokować je do pościgu za skoczkiem. To może być też ciekawe. No ale taka po prostu dupna metoda, żeby sobie kogoś rozproszyć i tyle. Może dwie osoby naraz, ale do rozpraszania ma chyba jakieś inne taktyki. To i przyspieszenie.
prędkość skoczka i quadcoptera. Jak za dupca, panie! Ulepszona sprężyna zwiększa zasięg skoku. I to mogłoby być dobre. Ale myślę, że weźmy sobie to. Skaner zbliżeniowy, że quadcopter będzie miał lepszy. Skraca czas odnawiania. Tutaj jeszcze jest zdalnie sterowane gadżety. Dobra, weźmy sobie to. Ten skaner zbliżeniowy, ale to i tak są 4 punkty, a ja jeszcze mam troszeczkę ich do wydania. Konkretniej mówiąc 5. Zdalne sterowanie to teraz wykupiłem. Hakowanie pojazdów. Jak chcę zobaczyć, co to jest dalej. Użyj L1, aby zmusić śmigłowce do odlotu. To też interesujące. Zamiast ręcznie mocować się z zamkiem, to też by było fajne. Bo jednak nie zawsze mi się chce zamawiać ten pojazd. To nie jest tak jak w Mafii, że mogłem dowolnie co chwilę zamówić pojazd. Trwało to moment i on był zawsze najlepszy na świecie. Tutaj muszę kupić lepsze samochody. Tam dostawałem i to dość szybko. Doładowany nitro, masowe hakowanie pojazdów. God damn it. Wybierz umiejętność za pomocą... O, tu takie są większe, kurwa, umiejętności. Tylko do tego to ja muszę jeszcze ten... Do tego to ja muszę jeszcze sobie znaleźć te całe punkty dostępowe. O, exploity robotów! Odwróć uwagę robotów. No i to by się, kurwa, przydało, bo coś czuję, że w coraz większej ilości miejsc te roboty się będą znajdowały. 4 punkty. Dobra, ale co by wykupimy, jak będzie nam to konkretnie przydatne. Jedźmy zrobić jakąś kolejną ciekawą rzecz. Aplikacja DeadSecu. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy to Haum czy Haum. Lećmy dalej może z tą misją. Szukaj źródło sygnału Haum 2.0. Jak ja daleko mam do tego miejsca? Gdziekolwiek mam jechać? 1700. Dobra, przeżyjemy. Pojedziemy sobie. A dokąd my jedziemy? Tak, chcę sobie na mapę spojrzeć. Tylko tutaj na wprost miasta. Więc biorąc pod uwagę, że będziemy jechali praktycznie cały czas prosto, to eliminując na przykład prawdopodobieństwo, że zajebię w jakiś inny samochód i zginę na miejscu, to powinienem dojechać raczej szybko. Chyba. Prowadząc pojazd i próbując hakować ludzi na hajs, trzeba straszliwie uważać, żeby przypadkiem celem naszego haku nie stały się te pieprzone kurwa rury w ulicy. Bo wtedy powodujemy no całkiem spory wybuch i robi się nieprzyjemnie, ale to nic. Ale to nic, czasami pierdolnie, w sumie nie przyciągnie to jakiejś większej uwagi, a przynajmniej ja mam jakieś, wiecie, jakąś rozrywkę, bo sobie pooglądać można i w ogóle takie wow, się dzieje wszystko dookoła i ludzie się cieszą, ja się cieszę, jest rozrywka dla mas, to po prostu, kurwa, ludzie, przy których mózgi są na pire przerobione, to mają przynajmniej jakąś rozrywkę. Dobra, nie wiem czemu akurat tutaj, ale pogadajmy z ziomeczkami. Dobra, czyli tutaj mamy jakieś źródło. Zhakujmy to! Zobaczmy, co mi to dokładnie da. Hakieruj! No. Okay, here we go. Wow. Holmes got streams coming in from all over. I don't think this is just 2.0 we're looking at. You're right. There's way too much here for the limited number of devices that are already live. I'm gonna dive into this system, see where all this juicy information is winding up. Keep us posted. Dobra, zobaczmy, co możemy tutaj w takim razie zdziałać. Tutaj zaraz już mamy teren zastrzeżony chyba. Więc raczej nie będzie im się podobało, że ja tutaj włażę. Haum Electronics. Nie, tutaj już są strażnicy dookoła. Dobra, wyjdźmy sobie na razie, tak żebyśmy byli w miarę umiarkowanie bezpieczni. Tutaj też roboty sobie krążą. Weźmy dronka i dronkiem możemy sobie troszeczkę polatać i pooznaczać przeciwników. Patrzcie, kurwa, jak już wyoznaczane. Tam jest jakiś sprzątacz i tak dalej. Kolejnych przeciwników mi oznacza. Oczywiście roboty też sobie tutaj krążą. Tutaj mam coś zhakować. To, że teren zastrzeżony, to ja kurwa wiem. To jest co? Zhakuj, by uzyskać dostęp. Okej. Dobra, tutaj mam mój cel. Czy ja dam radę to zhakować stąd? O kurwa, o okej, dobra. Czyli trzeba się troszeczkę tutaj pobawić w uzyskanie dostępu.
Czy ja to dam radę wszystko zrobić ładnie za pomocą mojego drona? Mam taką szczerą nadzieję. Dobrze też, wiecie co, że nie kończy się bateria w dronie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że się nie kończy bateria w dronie, bo to by znacznie utrudniło sprawę. A tak to sobie możemy na razie całkiem fajnie i wygodnie tutaj polatać. To odblokujemy. To tutaj pięknie teraz dało mi dostęp. Tutaj do góry, jedzie sobie w tą stronę. To możemy odblokować, puścić jeszcze bardziej do góry. Teraz tutaj. Jestem poza zasięgiem, to mi się troszeczkę nie podoba. Ale już wróciłem do zasięgu, zajebiście. Wlatujemy kurwa coraz wyżej. L1, dziwko! Odblokowano wewnętrzną sieć, zajebiście. Hakujemy tutaj. Awesome. Co tam się dzieje? Przytrzymaj jakąś wideo dziennik, co tam się podziało? Co ja tutaj w ogóle zyskuję stąd? Ja, oni tutaj jakieś kurwa imprezki sobie robią w środku. Chyba nic bardziej interesującego, a może? Nie wiem, to nagranie jest jakieś takie zjebane, a tam się coś dziwnego w tym domu dzieje. Coś tutaj się jeszcze chyba podzieje. Albo i nie? Nie jestem pewien. Mamy tutaj parę serwerów do zhakowania, tak więc zajmijmy się może innymi, troszeczkę bardziej ekscytującymi danymi, które możemy stąd wyciągnąć. Tam ktoś w ogóle nad tym pracuje. Co mamy tutaj? Te jakieś kolejne szalone nagrania. Takie troszeczkę chujowo działające nagrania, ale już mniejsza z tym. Co znajdziemy tutaj? Tutaj jakieś pierdoły totalne. Co mi jeszcze zostało do zhakowania? Tam coś mamy. Tam ktoś sobie siedzi i pije herbatkę. To niezbyt chyba pasjonujące dla nas. Tam jest jakiś jakby główny serwer. A tutaj? Te wszystkie kurwa dane. Ludzie sobie tańczą w domu. Oni to wszystko mają. Wszystko widzą. Podgląda na monitorach. Ja jebie. Okay, opening the floodgates. Now. I ja mam tam teraz wleźć, tak? Marcus, what did you do? What do you mean? I gave you guys access. Yeah, and alerted home's private security at the same time. They gotta have an auxiliary system monitoring the connections. Just hole up and wait it out. We'll siphon everything as fast as we can. Okay, hurry. Aha, tylko że no największy problem jest taki, żeby pobrać te dane, to ja tam muszę kurwa wleźć. Tylko jak ja mam tam kurwa wleźć niby do góry? Ja muszę się tutaj ustawić w okolicy tego, tak, dokładnie. Cholera, no dobra, okej. Wydaje mi się, że pooznaczałem tutaj, kogo dam radę pooznaczać. To teraz jeszcze jest kwestia tego, żebyśmy tam kurwa poprawnie wleźli i zrobili mały rozpierdol wśród nich. Tak więc czas się tym zająć. Chociaż w sumie, czy ja dam radę go rozproszyć? Nie mam tej umiejętności rozpraszania robotów. Ale on jest teraz tyłem, spróbujmy się tutaj przekraść. Kurwa, czujnik tam jeszcze jest, ten robot się zaraz odwróci. Tam zaraz strażnicy mnie zobaczą, dobra. Przemyślmy to sobie jeszcze raz, co ja tutaj dam radę zrobić? Ten pieprzony czujnik, nie mam niestety kodu dostępu. Popatrzmy na kamery, czy ja dam radę wyciągnąć coś z kamery jakby? Klucz dostępu mam gdzieś tam, o, skoczkiem, w sumie tam widzę jakąś opcję, żeby sobie skoczkiem podjechać. Widzę też ten zasięg, w którym muszę być, żeby to pobrać, te dane. Ten zasięg jest w sumie ogromny, więc ja nie muszę tam bezpośrednio włazić. Dobra, okej. Gdzie ja się tutaj muszę dostać, żeby ten hak jakby rozpocząć? Do tego niebieskiego kółeczka, co? Nie będzie to takie proste, biorąc pod uwagę te właśnie pierdolone, patrolujące roboty. No ale dobra, spróbujmy. Tego mogę rozproszyć w tej chwili troszeczkę. Muszę wejść jeszcze kawałek dalej. Kurwa mać! Dobra, robot mnie prawie zauważył. Ale nie, nie, jemu się wydaje, wydaje ci się robocie, spokojnie, spokojnie. Nie widzisz mnie kurwa, nie widzisz mnie. Game, pal? We don't want any trouble. Pozyskiwanie danych. Teraz muszę tylko wytrzymać tutaj kurwa na tyle długo, żeby mnie nie zobaczyli i żebym ja wszystkie te dane pozyskał. Na razie mam wrażenie, jest w porządku.
Czemu kurwa nagle, aha, Jezus Maria, czy jakiś kurwa frajer na mnie doniósł, czy mi się tylko wydaje? Dobra, ja jestem tutaj schowany. Nie jestem tylko pewien, czy dam radę się tutaj na jakoś strasznie długo schować, ale oni w tej chwili się mną aż tak bardzo nie interesują. Tego w ogóle znowu bym rozproszył, zakłócił mu komunikację. Siedzę sobie tutaj, nikt mnie nie widzi. Tam za ścianą się goście znajdują, ale to nie jest wielki problem na razie. Dobra, oni tutaj nie stanowią dla mnie w tej chwili zagrożenia. Ten robocik, który tutaj jeździ, jest dość daleko. Nie jest źle i cały czas mam zresztą też uciekanie. Czy ktoś tutaj zaraz kurwa do mnie wyjdzie, na przykład tą bramą? Ktoś tutaj schodzi, nie podoba mi się to. Ktoś tutaj zaraz kurwa wręcz wyjdzie chyba. Tak czy nie? Nie czy tak? Ktoś tutaj zaraz wyjdzie. Zobaczyli mnie, czy mnie nie zobaczyli? W sensie, czy oni słyszeli z takiej kurwa odległości ten strzał z paralizatora? Chyba tak, niestety. Dobra, ten jest uśpiony. Ten też jest uśpiony. Kurwa, kurwa, kurwa! O! O Boże, strzelają do mnie kurwa z każdej strony. Jesus. Dobra, dobra, będzie dobrze, będzie kurwa dobrze. No halo, już liczyłem na tego auto-aima tym razem i mnie kurwa zawiódł. Ja pierdolę. Dobra, ten znowu śpi. Ta też już śpi. Ten robot tutaj jeździ, mam już prawie wszystkie dane. Tutaj jeszcze raz będę musiał kurwa jeszcze jednego gościa ustrzelić. Na szczęście te roboty kurwa nie działają jak policemeni. Kurwa macie, ten robot tutaj zaraz będzie zakręcał, co? Dobra, wiecie co, jebać to. Pierdol się robocie, pierdol się gościu, ten eksplozja robota rozwaliła gościa. Dobra, w sumie to ja już muszę tylko opuścić tę okolicę. To spierdalam w takim razie! Peace out, bitches! Nie było to, no, najprostsza rzecz do wykonania, ale uda mi się chyba spierdolić. Jeszcze tylko sobie ukradnę jakieś auto. Będzie dobrze, kto tu mnie zauważa? Kurwa, policja. No dobra, okej. Trudno się mówi i spierdala się dalej. Jedź, Boże! Dobra, zostaje wciągnięty do walki. To nic, to teraz tylko kurwa rutynowa ucieczka. Coś tam aktywowałem, kogoś dojebałem. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Za chwileczkę tutaj powywijajmy, schowajmy się najlepiej gdzieś w jakiejś małej bocznej uliczce. I powinno być git. Tam jest troszeczkę policji, ale tutaj zaraz jak zajadę prosto, to widzę jakieś miejsca, gdzie dałbym radę się schować. Właśnie te takie ukochane małe uliczki. No dobra, udało się w miarę. Najgorsze są to momenty, kiedy trzeba być personalnie przy tym źródle danych. Satara, what's he seeing? Ohm's packaging users together to different streams and selling access to other companies. Mostly health insurance, looks like. So what? So you order pizza too often, your premium skyrocket. And home gets a kickback. Wow, that's nasty. That's just scratching the surface. We'll run through it on our end and pick out juicy details for the smear vid. What's that guy doing? Why does he have a toilet brush up his ass? Hey, spoilers! Okej, okay, dobra, ja nie wiem, Markus, ja tam wolę nie oglądać prywatnych nagrań z domów ludzi, a nie, w sumie to bym sobie pooglądał. Aczkolwiek jakbym zobaczył, że jakiś gościu wkłada sobie szczotkę do kibla do dupy, to myślę, mogłoby mnie to zmienić na resztę mojego życia, tak mi się przynajmniej wydaje. O, wolałbym nie. Dobra, okej, okay, gadajcie sobie. Jeszcze trochę. You need me to hack it, don't you? Luddites, man. On my way. Dobra, okej. Okay. Mamy dalszą część naszej rozkminy z Haum. Ten odcinek był ciekawy. Po części zajebisty, po części troszeczkę się spierdoliło tutaj pod koniec. Oni mnie znaleźli praktycznie tylko i wyłącznie dlatego, że ci pierdoleni ludzie na mnie donieśli, bo ja tam wlazłem i ktoś się kim ty kurwa tu w ogóle jesteś? Zaraz cię zgłoszę. No i mnie zgłosili, dlatego oni wszyscy weszli po prostu w tryb alarmu. No i już musiałem sobie radzić tam na miejscu, ale jakoś sobie w miarę poradziłem, tak więc nie jest aż tak źle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się i pa pa.